Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejna gra. Co ja chciałem powiedzieć? A to jest kolejny odcinek z gry Smite. O, tak miało być. To jest kolejna gra w Smite. To by było bez sensu, jakbym tak powiedział. Moi drodzy, party oczywiście już wybrane. Gra z nami tak. Taki Kozak, Ohimster, Skryton oraz Kreavir. Taki Kozak oraz Ohimster dostali zaproszenie instant, bez losowania, ponieważ jeszcze z nimi nigdy nie grałem, a przynajmniej nie kojarzę ich ników, także jeżeli ze mną graliście i dałem się wyrolować, to moja wina. Natomiast Skryton i Kreavir wygrali w losowaniu, także taki mamy składzik. Za momencik tutaj widzę, że rozpocznie się już asaucik, także za moment wylosuje nam Boga. Zobaczymy, kto to będzie, kim w tym tygodniu przyjdzie nam grać. Mam nadzieję, że kimś, kim jeszcze nie grałem do tej pory asaulta. O, aż się tutaj przywiesił ten nowy skin brazylijski. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nagrywanie z kolei mi się nie przywiesiło. I... proszę bardzo, moi drodzy. Mamy Geba. Gebem jeszcze nie graliśmy, jeżeli chodzi o assaulta. I, moi drodzy, ciekawa sytuacja, ponieważ mamy raz, dwa, trzech tanków i jednego ADC oraz Aokwanga. Także, moi drodzy, no powiem wam szczerze, że będzie to bardzo trudny mecz dla przeciwników, ponieważ jak jest trzech tanków, to naprawdę bardzo ciężko jest się przebić, szczególnie na asaucie i szczególnie w momencie, kiedy jestem ja, Ymir. To są dwa super bardzo ulti, które w połączeniu z ulti na przykład Aokwanga mogą naprawdę rozłożyć całą drużynę na łopatki. Także zobaczymy jeszcze tylko, jak tam ogólnie masterowo, levelowo. Jak widzimy, w drużynie przeciwnej tylko Bastet ma masterkę. W drużynie przeciwnej mamy Bastet, Fenrira, Herkulesa, Sobeka i Chucka. Chuck z nowym skinem Slaughterhouse. W drużynie u nas mamy Ohimistera, Ymirem gra, Kreavir, Aokwang, ja gram Gebem, Skryton, Kumbakarna i taki Kozak ma Ahmuzen Kaba. Na czwartym mastery, także on tutaj jest w najlepszej sytuacji, wylosowało mu Boga, którego ma w miarę ogarniętego, także powinno być w porządku. No i oczywiście mam nadzieję, że pójdzie nam jak najlepiej. Z tego, co pisał mi Ohimster na privie, to ma problemy z komputerem, dlatego powiedział, że może go zalogować do gry dopiero gdzieś mniej więcej po 2-3 minutach. Także tutaj przymrużymy na to oko, na początku będziemy 4 na 5, ale ze względu na to, że zresztą jak każdy, on również chce ze mną zagrać i chce pojawić się w odcinku, także nie mam zamiaru tutaj nikogo dyskwalifikować, jeżeli chodzi o to, że ma na przykład słabszy sprzęt albo wolniejszy internet. Nie ma problemu, wtedy po prostu poczekamy, aż się wczyta. No i to chyba by było na tyle, także moi drodzy, widzimy się już na line. Ja obkupię się itemkami i myślę, że już włączę nagrywanie pod wieżą, tam będzie chyba najlepiej. Okej, moi drodzy, już jestem pod wieżą, itemy kupione, zdecydowałem się na buty level 2 i za to kupiłem sobie activate już na całość, żeby mieć spokój, dwie potki. I moi drodzy, jest tak jak tutaj Ohimster zapowiadał, nie ma go na razie z nami w party, liczę na to, że tutaj... No i świetnie. To było szybkie, double kill. Tak jak mówiłem tutaj, ja użyłem co prawda salvation zamiast spowolnienia, chciałem ich spowolnić, ale za to chyba spowolniłem shockwave'em i Kreavir po prostu sprzątnął na ulti dwóch naraz, także mógłbym się tam podtoczyć i próbować coś zabić, ale to chyba nie ma sensu. Okej. Nie, jednak Fenrira nie udało się zabić. Szkoda bardzo. Widzimy się za sekundkę już na lajnie. Okej, jestem już tutaj na linii. Przeciwnicy są bardzo łasi na zabicia.
O, dałem się nabrać. Proszę bardzo, jak tutaj świetnie się bronią nawzajem. Zaraz tutaj spróbuję. Proszę bardzo. Zaraz będę miał salwację, to leczę Kreavira. Może mi się uda. Turlam się stąd, bo mam mało życia. Proszę bardzo. Gap jest po prostu niesamowity. On naprawdę przeżywa w super sytuacjach, gdzie inny Bóg na pewno by już zginął. Nieźle, nieźle, to lubię. Dobra, myślę, że możemy tutaj już powoli próbować coś puszować. Super, super, świetnie. Kumbakarna ściąga tutaj na siebie przeciwników, bo ma mało życia. Oni się łaszą, a my z Ahmuzenkabem tutaj robimy po prostu. Nie wiem, jak to nazwać w sumie, co my możemy we dwóch tutaj robić, bo tak naprawdę ja nie robię prawie żadnego damage'u na razie. Okej, coś tu zrobiłem, co się tylko dało. Nie wiem, z jakim efektem. Zobaczmy to z perspektywy taki kozaka. Bastet na pewno zginęła, ale chyba nic poza tym. No dobra. Dobrze, dobiegam już do wieży. Zaraz powinienem już tu być. Lecę tam, nie będę tutaj. No. Świetnie. Zaraz tutaj będzie trzeba coś zmontować. Poczekam tylko jeszcze na dwie osoby od nas z drużynki. Ciekawe, czy turlając się mogę spowalniać. To by było boskie. Zobaczymy za moment. Nie, nie mogę niestety. Zobaczcie, co się dzieje. Oj, pomogłem mu uciec. Ojej, oj. Nieźle. Dobra. Trochę to było ryzykowne. Polecę sobie zginąć. Nie ma sensu chyba tutaj. O, i o to chodziło, moi drodzy. Asgard Tower, czyli nikt nie dostaje za mnie killa. Fajnie. Ja sobie tutaj kupuję oczywiście kolejny item. Przyda się jeszcze troszeczkę. Okej, dobra. Dobra, dobiegam i jestem. Super. Zaraz będziemy atakować. Ja już zaczynam. Dobra, coś tutaj się dzieje, nie wiem jeszcze co. Okej. Efekt jest taki, że od nas nikt nie zginął, a od nich Fenrir. Także chyba okej. Niesamowita jest ta tarcza Geba. Wyczuwam killa. A ty, prawie dałem się nabrać. Ha, ha, ha. Ała, 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 ała. Przeżyję, ała. Juhu! No i świetnie, udało się zwiać. Nie mam już niestety potek, także zaraz przydałoby się znowu zginąć pod wieżą.
Może uda się coś takiego zaimplikować. Tylko jak to zrobić, bo ja tutaj jeszcze dosłownie oberwę dwa razy i ginę. Dobra. Aj, rzucił we mnie. Ale za to Herkules zmarnował ulti na mnie, co dało możliwość zabicia tutaj mojej drużynie Fenrira. Ma tu swoje plusy i minusy. Jak widzicie, Gabem można się świetnie bawić na asalcie. Nieźle można trollować. Także... Dobrze, moi drodzy. Udało się coś tutaj ugrać. Zobaczymy, co na to przeciwnicy. Kumba, chodź tu. Dobra. Walczymy. Nie ma czasu. I to o to chodzi, o to chodzi. Świetnie. Szybko. Bronię. Super. Przyłączam się. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Ciężko jest cokolwiek dostrzec. Ale ja na szczęście widzę to, co mam widzieć. Staram się dostrzec, komu trzeba pomóc. Nie uciekaj. Kumba, szybciutko tarcza. Dogonię go na kamieniu. Dobra. Szybko tarcza za chwilę. Na kogo? Na Kumbę. Albo na mnie. Albo nie. Dobra. Nie ma ucieczki. Świetnie. Teraz trzeba ich tutaj od Kumby odstraszyć trochę. Dobra, uciekam. Ała. Zobaczcie, 67 życia. Niesamowity jest ten assault. Może jeszcze uda mi się do tej chwili przeżyć. Aj, nie doleciała moja fala nienawiści. No i co? Nie zabijesz mnie. No, to jest moc, moi drodzy, Geba. Ja zaraz się uleczę. Zaskoczę ich. Trochę ich tutaj skuszę swoim niskim życiem. Po czym użyję tarczy i salvation. Herkules się łasi. Tak ma być. Patrzcie, patrzcie. Udało mi się coś spowolnić. Oj, 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 tego się nie spodziewałem. Oj, ale zasięg. Kurczę. Okej, moi drodzy, jak widzicie, Geb na swoim jedynce spod bazy dolatuje praktycznie pod pierwszy turret. Takiego kozaka zerwało. U nich w drużynie również zerwało dwie osoby. Nie wiem, co się dzieje, czy to jest wina gry, czy to jest wina po prostu graczy. Ciężko powiedzieć, jest cokolwiek. Okej. Okay. O, niepotrzebnie ulti zużyłem. Ale to nic. Teraz z kolei wywaliło. O, już jest dwóch na czterech, moi drodzy. Także podejrzewam, że przeciwnicy już za chwilę po prostu zrezygnują z gry. I będzie to kolejna szybka gra. Praktycznie tak samo szybka jak poprzednia arenka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak, tutaj w szoku nie jestem, moi drodzy. No dwóch na czterech nie da się wygrać. To nie wiem, kogo by musieli mieć tak naprawdę. Kolejna szybka gra.
Mnie to cieszy, ponieważ lubię szybkie gry, szczególnie wygrane. Dzisiaj mam jakąś dobrą passę, ciekaw jestem o co chodzi. Dobrze, widzę, że mnie coś długo wylogowuje. Ogólnie jest chyba jakiś problem z serwerami, być może. Może coś tam instalują. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, oczywiście. Widzimy się w kolejnym materiale, także trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i pozdrawiam.